Szanowni Państwo, teraz troszkę odmiany. Mianowicie o chorobie zgromieniowej, której, jak Państwo widzicie, dalej mamy szansę uzyskania Nagrody Nobla w leczeniu. Choroba zgromieniowa jest najczęstszą chorobą stałą, główną przyczyną bólu i inwalidztwa u starszych ludzi dorosłych. Nie mówię tu o wieku, bo jest to wiek różnie podawany, starsi dorośli. Prawidłowy stan Państwo widzieliście już dzisiaj, ale tak przypomnę, powierzchnia kostna, cząstka stawowa, torebka stawowa, której powierzchnia wewnętrzna jest błona maziowa oraz tkanki otaczające, tkanki miękkie, mięśnie, więzadła z przyczepami. W przebiegu choroby zgromieniowej to, co widzimy, dochodzi przede wszystkim do uszkodzenia, do ścieńczenia, stopniowego ścieńczenia i uszkodzenia cząstki stawowej, która staje się cienka. Na zdjęciu radiologicznym widzimy to w postaci zwężenia szpary stawowej. Widzimy także tworzenie wyrośni kostnych. Jest to mechanizm obronny organizmu po to, żeby powiększyć powierzchnię kostne przylegające do siebie. Widzimy także odczyn sklerotyzacji u tej warstwy podchrzęstnej kości, również po to, żeby wzmocnić tą kość, ale widzimy także zmiany w obrębie tkanek okołostawowych. Zanik mięśni, ale także zmiany w obrębie więzadeł. Widzimy także odczyn zapalny w okresie zwłaszcza zaostrzenia choroby zwyrodniowej, odczyn zapalny w tej głowie maziowej. Jakie są zasadnicze objawy choroby zwyrodniowej? Przede wszystkim jest to ból. Ból stawu. Ból, mówiłam Państwu nie tak dawno o bólu zapalnym. Natomiast teraz chcę powiedzieć o cechach bólu zwyrodnieniowego, czyli te zasadnicze różnice. Ból zwyrodnieniowy nasila się podczas przeciążenia, podczas chodzenia i pod koniec dnia, czyli wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Jest to ból, który często łączy się z uczuciem sztywności porannej, ale bardzo krótki, to jest 5-10 minut, maksymalnie do 30. W przypadku bólu zapalnego ta sztywność poranna jest bardzo długa, kilkugodzinna, a więc zdecydowanie dłuższa. W przypadku choroby zwyrodnieniowej krótka. Ból zwyrodnieniowy ustępuje w spoczynku, czyli chory kładzie się do łóżka, odpoczywa i ten ból mija. Natomiast nasila się, tak jak powiedziałam, podczas ruchu, podczas przeciążenia. Oprócz bólu powstaje w chorobie zwyrodnieniowej ograniczenie ruchomości stawu. Stawy ruszają się gorzej. Wtedy, kiedy badamy taki staw, wyczuwamy trzeszczenia w obrębie stawu. No i dochodzi także do zniekształcenia samego stawu, do zmiany osi kończyny, do poszerzenia obrysów stawu. Te stawy stają się takie zwyrodniałe, takie zniekształcone. Najczęściej chorobę zwyrodnieniową widzimy w obrębie kręgosłupa, stawów kolanowych, stawów biodrowych i w obrębie rąk. Jak często choroba zwyrodnieniowa występuje w populacji ogólnej? Często, bo 1 na 8 osób dorosłych cierpi z powodu choroby zwyrodnieniowej. W Stanach Zjednoczonych ocenia się, że około 1/3 ludzi powyżej 65 roku życia ma chorobę zwyrodnieniową. Jest to ogromna populacja ludzi. Częściej choroba zwyrodnieniowa pojawia się u kobiet, zwłaszcza po 50 roku życia. U kobiet też ma cięższy przebieg, przebiega ciężej. I nie mamy, proszę Państwa, nie ma możliwości, nie możemy oczekiwać, że ten problem zniknie na przykład w związku z poprawiającą się jakością życia. Wręcz przeciwnie, w następnej dekadzie oczekiwane jest podwojenie liczby chorych, czyli będzie to proces narastający, być może w związku z tym, że wydłuża się czas życia ludzi. Jak to na wykresach wygląda? U mężczyzn i u kobiet. Zobaczcie Państwo, że największy taki pik, największe zwiększenie, podwyższenie częstości choroby zdrowotnej jest po 50 roku życia i u kobiet, i u mężczyzn. U kobiet zdecydowanie większa jest częstość niż u mężczyzn, zarówno choroby zdrowotnej stawów rąk, kolanowych, jak i biodrowych. Największy szczyt zachorowania około 70 roku życia i u kobiet, i u mężczyzn. Choroba zwyrodniowa może być pierwotna, wtedy kiedy nie mamy pomysłu, skąd ta choroba się bierze. Nie widzimy przyczyny jakiejś konkretnej, albo może być wtórna, jeżeli możemy obarczyć jakiś konkretny czynnik za powstanie tych zmian zwyrodnieniowych, czyli uszkodzenie stawu. Są pewne czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby zwyrodnieniowej. Jest to na pewno wiek, mówiliśmy sobie, i człowiek starszy, tym większe prawdopodobieństwo. Płeć, kobiety. Otyłość,
proszę Państwa, troszkę przesunęło, otyłość, zwłaszcza jeżeli chodzi o chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych, a także wcześniejsze urazy czy uszkodzenia stawów. I ocenia się, że właśnie te dwa czynniki, otyłość i wcześniejsze urazy stawów, odpowiadają za około 80% przypadków choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Choroba zwyrodnieniowa powstaje też części najprawdopodobniej w związku z jakąś predyspozycją genetyczną, więc w rodzinach widzimy, że te zmiany zwyrodnieniowe się powtarzają. Częściej też u ludzi, którzy mają już jakieś wcześniejsze zapalenia stawów, na pewno zwiększa prawdopodobieństwo choroby zwyrodnieniowej uszkodzenie poprzez czynniki mechaniczne, czy to pracy, no więc przeciążenie stawów wykonywaną pracą, albo czynniki mechaniczne związane na przykład z uprawianiem sportu, czy po prostu zachowaniami w życiu codziennym. Wreszcie zaburzenia metaboliczne, choroby endokrynologiczne, neurologiczne także zwiększają prawdopodobieństwo choroby zwyrodnieniowej. Jak wygląda choroba zwyrodnieniowa? Macie tu Państwo przykład choroby zwyrodnieniowej stawów rąk. Te zmiany, które tutaj widzicie schematycznie na obrazku i na zdjęciu, to są tak zwane guzki Heberdena, bardzo charakterystyczne w stawach międzypaliczkowych dalszych, w stawach międzypaliczkowych bliższych guzki Bouchard'a. To są te wyrośla kostne, osteofity, które wtedy, kiedy się tworzą, mogą powodować zaczerwienienie, obrzęk, są bolesne. Wtedy, kiedy się utworzą, są takie właśnie duże. Czasami chory przychodzi, mówi, czy chora, bo częściej kobieta, mówi, ma takie kostropate ręce, prawda? Moja babcia miała takie same. Bo często jest to związane właśnie z genetyką, z predyspozycją genetyczną. I to są zmiany, które są trwałe, które są takim defektem kosmetycznym, trudno założyć pierścionek, obrączkę. Natomiast wtedy, kiedy się właściwie utworzą, one są już niebolesne. Na pewno defekt kosmetyczny, bo zmieniają też oś tego palca. Ten palec jest po prostu krzywy. W obrębie stawów kolanowych na zdjęciach to najlepiej widać zwężenie szpary stawowej, najczęściej po stronie przyśrodkowej, sklerotyzacja powkrzęsna, wyrośla kostne, czyli wszystkie cechy choroby zwyrodnieniowej. I w obrębie kręgosłupa na zdjęciu radiologicznym czy na badaniu rezonansu magnetycznego, tak jak tu schematycznie, zwężenie szpary międzykręgowej, czyli taka popularna dyskopatia związana z tworzeniem też wyrośli kostnych, a jeżeli te wyrośla są wystarczająco duże, to także ze zwężeniem kanału kręgowego, co daje objawy neurologiczne. Choroba zwyrodnieniowa jest, proszę Państwa, problemem terapeutycznym. Na pewno. I to nie od dzisiaj. Jeden z ojców nowoczesnej medycyny, William Osler, na przełomie XIX i XX wieku powiedział, że kiedy pacjent z chorobą zwyrodnieniową chodzi jednymi drzwiami, to on najchętniej by uciekł tylnymi drzwiami, bo nie wie, co z tym chorym zrobić. A jedna z bardzo szacownych pani profesor mojego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wtedy, kiedy była jeszcze studentką, nie jest ona reumatologiem, gdy została na egzaminie z litery zapytana o chorobę zwyrodnieniową, zaczęła swoją wypowiedź od tego, że leczenie choroby zwyrodnieniowej jest niewdzięczne. No i w zasadzie jest to prawda do tej pory aktualna. Dlatego czekamy na tę nagrodę Nobla. Dlaczego? Choroba zwyrodnieniowa jest chorobą przewlekłą i postępującą. Dolegliwości, proszę Państwa, narastają. Dolegliwości narastają, postępują, nasila się ból, nasila się ograniczenie funkcji układu ruchu. Chory ciągle do nas wraca z tymi samymi dolegliwościami albo z podobnymi, raz większe, raz mniejsze, ale ciągle te same. Choremu się nudzi, lekarzowi się nudzi. Chory jest niezadowolony, zmienia lekarza i w zasadzie też niewiele podaje. Czyli zaczynamy się sobą męczyć. Wtedy, kiedy zalecamy jedną z podstawowych, jak Państwo widzicie, zaleceń w leczeniu choroby zwyrodnieniowej, to jest wyregulowanie prawidłowej masy ciała. Zalecenie zmniejszenia ciężaru ciała jest bardzo trudne i bardzo, bardzo stresujące, prawda, dla pacjenta, trudne do uzyskania także. Jeżeli miał wcześniejsze uszkodzenia stawów, na przykład nabyte podczas jazdy na nartach chociażby, no to są często zmiany, które są nieodwracalne, których nie potrafimy odwrócić, czyli wiadomo, że będzie to postępowało. Nie ma też skutecznego leczenia farmakologicznego, nie ma leku modyfikującego przebieg choroby zwyrodnieniowej, a dodatkowo jeszcze ten chory w starszym przecież wieku ma dodatkowo schorzenia współistniejące, chociażby nadciśnienie tętnicze, chociażby chorobę niedokrwienną serca, chociażby upośledzoną funkcję nerek, co bardzo nam przeszkadza w stosowaniu tych leków, które chcielibyśmy zastosować.
śrubów. Jakie są, proszę Państwa, takie, to jest takie patrzenie na chorobę zwyrodnieniową do dzisiaj. Natomiast właściwie do tej pory była traktowana choroba zwyrodnieniowa jako taki proces bierny, jako choroba chrząstki. To ta chrząstka, to jest ona odpowiedzialna za to, że tam się psuje, starzeje, degraduje, degeneruje, prawda? To takie brzydkie określenia, coś się degeneruje. I to ta chrząstka jest odpowiedzialna. Natomiast obecnie zaczyna się zmieniać spojrzenie na chorobę zwyrodnieniową. Choroba zwyrodnieniowa zaczyna być traktowana nie jako choroba chrząstki, ale choroba całego stawu jako narządu. Mówi się o tym na przykład, mamy niewydolność serca, prawda? Serce też jest złożonym organem. Dlaczego staw, który tak jak Państwu pokazywałam, na budowę stawu i na jego funkcjonowanie składa się chrząstka, kość, błona maziowa, wszystkie tkanki otaczające, mięśnie, więzadła, przyczepy. To jest cały staw, to jest cały narząd. A więc traktujemy chorobę zwyrodnieniową jako zespół kliniczny i właściwie można by ją nazwać niewydolnością stawu, czyli to jest właściwie niewydolność tego stawu. Drugi aspekt tego nowego patrzenia na chorobę zwyrodnieniową. Czynniki mechaniczne, a więc przeciążenie, urazy, ta otyłość, decydują o postępie bardzo często o rozwoju choroby zwyrodnieniowej. Ale, proszę Państwa, powinniśmy traktować ten proces jako tą chorobę zwyrodnieniową, tę niewydolność jako proces aktywny. Brak równowagi między niszczeniem i odnową, bo organizm próbuje odnawiać, więc jest to brak równowagi, powinniśmy tę równowagę gdzieś tam przesunąć na stronę odnowy. Co ważniejsze, w tym procesie degradacji bardzo ważne okazuje się rolę odgrywa zapalenie błony maziowej, czyli element zapalny. Tutaj właśnie to nie tylko destrukcja, ale także element zapalny, zwłaszcza w okresie zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej. W okresie zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej nasila się ból, pojawia się obrzęk stały, pojawia się wysięg w tym stawie. Mamy wyraźny odczyn zapalny i okazuje się, że ten odczyn zapalny jest bardzo zaangażowany właśnie w niszczenie chrząstki i zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej. Dlatego ostatnio na forach międzynarodowych coraz bardziej mówi się o tym, że właśnie zapalenie błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej jest także istotnym celem terapii. Dlatego możemy stosować te terapie takie przeciwzapalne w postaci klasycznej, niecelowanej terapii, czyli takiej działającej ogólnoustrojowo. Taką klasyczną, niecelowaną terapią mogą być niesteroidowe leki przeciwzapalne albo podawanie glukokortykoidów dostawowo, wtedy kiedy jest wysięg w stawie, kiedy jest obrzęk tego stawu. Natomiast na forach znowu międzynarodowych zaczyna się mówić o próbie leczenia terapiami celowanymi, czyli skierowanymi przeciwko konkretnym elementom układu immunologicznego, układu zapalnego. Rozważane jest na przykład stosowanie leków biologicznych, na przykład anty-TNF, czyli tych, które do tej pory są zaakceptowane w leczeniu zapaleń, różnego rodzaju zapaleń stawów, także w chorobie zwyrodnieniowej, gdzie są te objawy zapalne, albo przeciwciała, czyli też leki biologiczne, które są skierowane przeciwko enzymom niszczącym chrząstkę, na przykład metaloproteinazom, czy takiej substancji, jakim jest bradykinina, biorąca udział w nasileniu procesu zapalnego. Póki co, proszę Państwa, niestety zalecenia międzynarodowe dotyczące choroby zwyrodnieniowej pochodzące z roku 2003 czy 2008 mówią przede wszystkim o tym, że leczenie tej choroby powinno być kompleksowe, czyli farmakologiczne i niefarmakologiczne. I w zasadzie to leczenie niefarmakologiczne jest leczeniem podstawowym. W tym leczeniu niefarmakologicznym co odgrywa najważniejszą rolę? Edukacja pacjenta, zmiana stylu życia, zwłaszcza zwrócenie uwagi na ćwiczenia, na kinezyterapię i znowu powtarzam to, co mówiłam w przypadku ZZSK. Nie skierowanie na ćwiczenia od czasu do czasu, raz na rok, raz na dwa lata, tylko codzienne ćwiczenie tych stawów, wzmacnianie także tkanek miękkich, które otaczają ten staw. Zachęcenie chorego, żeby stosował przyrządy wspomagające, laski, stabilizatory, zwłaszcza panie, tak zwane starsze dorosłe. Bardzo trudno im się pogodzić z tym, że muszą chodzić z laską. Natomiast jeżeli zaczną nosić te laski, to okazuje się po pewnym czasie, że nie potrafią bez tej laski żyć. Jak gdzieś wychodzą, to pierwsze co robią, to szukają tą laskę, dlatego że odczuwają ulgę wtedy, kiedy mogą się
na niej wesprzeć. No i zmniejszanie ciężaru ciała, to jest w zasadzie podstawa, podstawowa zasada, od której powinniśmy wymagać jednak od chorych. Po większości chorych to są osoby otyłe. Natomiast mogę to chwilę dać? Młody człowiek podchodzi do pani idącej z lasu, babci. Babciu, a po co mam ta laseczka? A synku, na ciebie. Na mnie? A co ja dam? Ale może zrobić. Widzisz, synku, po co ja tę laskę? No. To noszenie laski można też odpowiedzieć. Tak, trzeba babcię tłumaczyć. Można by synku, tak, oczywiście. Potrzebna laseczka. Ale czy teraz częściej się nie polecza tej kuli? To znaczy, to wszystko są laski, tylko różnie określane. To jest laska łokciowa. Laska łokciowa, tak. Tradycyjna. To wszystko są laski. To się wykrzywia właśnie. To jest laska łokciowa, tak. Natomiast z leczenia farmakologicznego lekiem pierwszego wyboru są leki przeciwbólowe, dlatego że podstawowym objawem choroby zwyrodniowej jest ból. I powinniśmy tego bólu się, powinniśmy dążyć do tego, żeby pozbyć się tego bólu. W związku z tym, po zaleceniach tych wszystkich edukacyjnych, prawda, dotyczących ruchomości, lekiem pierwszego wyboru jest paracetamol, czyli ten lek taki, który może być stosowany nawet u dzieci, stosunkowo bezpieczny, stosunkowo, bo on ma też swoje blaski i cienie, ale o tym już nie będę dokładnie mówiła. W każdym razie jest to lek pierwszego wyboru. Jeżeli paracetamol jest nieskuteczny, to niesteroidowe leki przeciwzapalne w jak najmniejszej dawce, przez jak najkrótszy okres czasu, ponieważ mają różne działania niepożądane. Czasami sięgamy także po, w najcięższych przypadkach, najsilniejszych przypadkach bólowych, po opioidy, słabe bądź też silne. Co do leków, które mają zmodyfikować ewentualnie przebieg choroby zwyrodnieniowej, z tym, tak jak powiedziałam, takich leków praktycznie nie mamy o udowodnionym leczeniu. Mówi się, że na przykład siarczan glukozaminy czy siarczan chondroityny mogą dawać pewne efekty modyfikujące w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, diacereina w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, używany jest także piasklerydyna na przykład, ale proszę Państwa, mówi się tak, te leki są określane jako parafarmaceutyki. Czyli to nie są leki, tylko to są parafarmaceutyki. I mówi się, że powinno się zachować tak zwany zdrowy rozsądek w stosowaniu tych leków, czyli powiedzieć choremu, może Pan, Pani brać te leki przez 3 miesiące, jeżeli pomoże, okej, proszę je stosować dalej. Natomiast jeżeli po 3 miesiącach nie ma efektów korzystnych, trzeba to wyrzucić, po prostu to nie działa. Nie ma udowodnionych naukowo dowodów na to, że są to leki, które zmieniają postęp choroby zwyrodnieniowej. Czyli czasami, jeżeli mówię, po tych 3 miesiącach nie widzimy efektu, bo jest to osobniczo zmienne. Niektórym pacjentom te leki pomagają, innym nie. Natomiast jeżeli pomagają, można kontynuować. Jeżeli nie pomagają, to po prostu szkoda pieniędzy na kupowanie tych leków, bo są one pełnopłatne i dosyć drogie. A suplementy diety? Tym bardziej. Jedyną rzeczą, którą można bezpiecznie choremu zalecić, to uzupełnianie witaminy D. Teraz witamina D ma ogromnie dobrą prasę. Właściwie i w chorobach immunologicznych, w chorobach zapalnych, także w chorobie zwyrodnieniowej. Więc dobre uzupełnianie witaminy D, poziomu witaminy D, może mieć ogromne znaczenie po to, żeby wspomóc to odnawianie chrząstw. Suplementy diety ostrożnie też, dlatego że bardzo często te suplementy diety są sprowadzane gdzieś tam z Chin, Indii, nie wiadomo skąd. To jest też inna, że tak powiem, brzydko, nisza ekologiczna. Ta źródła to jest inna sprawa. Ale to jest inna nisza ekologiczna, nawet te, które są z pewnego źródła. To jest inna nisza ekologiczna. Oni żyją w zupełnie innym środowisku niż my. Nasze organizmy mamy inną genetykę. W związku z tym, jeżeli nawet coś takiego się stosuje, to raczej nasze polskie z naszego źródła. Natomiast bardzo ostrożni z tymi, które gdzieś tam są nie wiadomo skąd sprowadzane, jakieś tam ziółka takie dziwne zawierają, bo nie wiadomo jak na nasz organizm, na nasz układ immunologiczny, jak one zadziałają. Także z tym ostrożnie. A witaminę D można bezpiecznie. Sięgamy także w leczeniu choroby zwyrodnieniowej do leczenia miejscowego. Poleca się zwłaszcza na przykład choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego maści różnego rodzaju, żele z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, które działają albo nie działają, różnie się o tym mówi, ale przynajmniej są bezpieczne i w niektórych sytuacjach rzeczywiście pomocne, oraz kapsaicyny. Podajemy dostawowo glukokortykoidy oraz hialurony, czyli kwas hialuronowy, który szczególnie we wczesnych postaciach choroby zwyrodniowej, kiedy jeszcze jest zachowana chrząstka,
mogą rzeczywiście być pomocne. No a czasami w najcięższych przypadkach sięgamy, pozostaje nam tylko sięgnięcie do metod chirurgicznych, czyli protezoplastyki. Próbowane są różne metody, na przykład także przeszczepy chondrocytów, powiedzmy, do stawomu, które mają odnawiać chrząstkę, ale to też w najwcześniejszych postaciach choroby zdrowotnej, najczęściej po uszkodzeniach sportowych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.